perspektywy tych 40 lat wracamy do tego wielkiego historycznego pontyfikatu. Rodzą się kolejne pokolenia, które uczą się o świętym Janie Pawle II, ale chcemy, by nie tylko jego nauczanie, ale ta wielka miłość, to serce, które towarzyszyło wszystkim w Polsce i na świecie, temu szczególnemu pontyfikatowi wybrzmiewało. Musimy się za to wszyscy czuć wspólnie odpowiedzialni. Stąd nasze dzisiejsze spotkanie. Wyszliśmy z takiego założenia, że dekalog to pewien podstawowy porządek moralny, który tak naprawdę jest uniwersalny dla wszystkich, nie tylko dla katolików, a zatem jest i bardzo zróżnicowany. Dlatego dzisiaj także na scenie będziemy widzieć ogromną różnorodność. Od typowej, harmonijnej muzyki klasycznej, poprzez ostrego rocka, aż po reggae i hip-hop. Trochę dla każdego coś dobrego, a trochę chwila do zastanowienia nad tym, jak bardzo się różnimy i jak to dobrze, że tak się różnimy. Obok pięknej klasycznej muzyki w Diotticello, gdy zaśpiewa Andrzej Lampert z orkiestrą symfoniczną, nagle pojawi się właśnie kolor muzyki z Syrii, kolor muzyki także dosyć mocnej, gitarowej, z przesterowanymi gitarami, kolor muzyki reggae, którą wniesie Kelvin, ale także wspaniały kolor muzyki choralnej. To wszystko w jednym projekcie. Mi się wydaje, że słuchacze będą zaskoczeni. Chcemy dziś zabrać do naszych domów przesłanie Jana Pawła II, aby otwierać się na siebie, by być bardziej miłującym drugiego człowieka, zwłaszcza myślimy o naszych domach, o naszych rodzinach, bo nie można przeżyć koncertu tylko dla koncertu, ale trzeba z niego zabrać tak wiele treści.